kreatywność w przedmiotach ścisłych. Jak uczniowie mogą łączyć nowe podejścia do rozwiązywania zadań? Nowe podejście do rozwiązywania zadań zawdzięczam wykładowcy matematyki. Mówił: nie bój się utknąć. Myślę, że często, gdy utkniemy w zadaniu, czujemy, mówimy sobie, to świadczy o moich zdolnościach matematycznych, może powinnam zrezygnować. Ale tak naprawdę to tylko wskazówka, że trzeba poświęcić matematyce więcej czasu, wgryzać się w zadania. Może jeszcze nie utknęliście, ale prawdopodobnie i was to kiedyś spotka. Utknięcie to po prostu etap. W gruncie rzeczy uczenie się, co zrobić, gdy utkniemy, to ważny element kreatywności w matematyce, który pomoże w przyszłości rozwiązywać zadania. Ja na przykład często robię tak. Staram się rozwiązać zadanie tradycyjnie, w sposób algebraiczny. Ale także próbuję je sobie zwizualizować w dwóch i trzech wymiarach i tak je rozwiązywać. Im więcej poznasz możliwości podejścia do zadania, tym więcej zyskasz narzędzi, które później wykorzystasz do rozwiązywania innych problemów. Jest wiele różnych narzędzi i zasobów, takich jak aplikacje i gry, które pomogą wam zmienić podejście do zadań i rozwinąć krytyczne myślenie potrzebne do tego, by wykorzystywać nabyte umiejętności w wielu różnych dziedzinach. Czasami wyjście od odpowiedzi i przeanalizowanie zadania wstecz pomaga dostrzec inną drogę do rozwiązania. Można łączyć nowe podejścia do rozwiązywania zadań, zmieniając perspektywę. Gdy patrzysz na problem tylko ze swojej perspektywy, to nie zobaczysz wszystkich możliwości rozwiązania. Staraj się patrzeć na problem pod różnymi kątami, by dostrzec wszystkie możliwe aspekty. Im bardziej całościowo patrzysz na zadania, tym skuteczniej będziesz je rozwiązywać.